Jeszcze jeden? Do mnie strzela, będziesz miał go skąd, z boku. Skąd? Tam gdzie? Tamten, ci padli. Na ulicy kolejna grupa, czekaj. O siedmiu, kurwa, ile ich to jest? Siedmiu! A widzę, jedziesz? Tak. Ty nie przyjeb moje auto. Bo nie mam autokasku. Kurde, coś się nie zespawnowało jeszcze nic tutaj. Widzę, masz tak zajebiście wyglądające. What the fuck? Nie masz koła, wiesz o tym? Tak, nie mam. Nie masz. Rzeczą skręt? Nie mam. Nie masz. Ale jechać się dało. Proszę, święty. No mówiłem, że nie masz. Ale dojechałem na tym. No widzę, kurde, chyba. Ile tam? 2 kilometry? No. Teraz zobaczymy, czy coś tutaj jest w ogóle. Te budynki wyglądają jakby postawione, nie wiadomo, tak z dupy tutaj. Nic się nie chce spawnować. Bieniu, to przez ciebie. Nie przeze mnie. Tak, mogłeś przyjść na piotę. Jaką masz broń? Dobrą jakąś? Bo ja mam jeszcze... Ten ARX mogę ci ja dać. Ja mam tego Katibę. To mogę ci ARX dać, chcesz? Ale dobre jest. Ja nie wiem, czy ten ARX jest dobry. 6,5 mm kaliber. No, ten jest 5,56 na coś. Ale ten. U, co to było? Ale wygląda fajnie, tyle ci powiem. Aha, i dlatego ma być lepszy. Tak. Wiesz co? Może ja ci dam Zafira. Czy Zafira? Mieniu. Chcesz? Co, ty nie chcesz? Wiesz co, dam tobie, ja pobawię się tym ARX-em, czekaj, wrzucę do tego tutaj. Gdzie jest mój samochód? No tu obok stoi. Weź tego Zafira. Nie widzę twojego. Bo jesteś ślepy. Dobra. Weź tego Zafira. Moment, gdzie twój samochód? No tu ślepy jest. Jesteś, tu przecież jest. Ślepy, za budynkiem stał. No, przecież stałeś obok! What the fuck? Stałem wtedy koło mojego, kiedy się pytałem. No, ale jak stałeś tutaj, to biegasz jak pojebany. Gdzie jest twój samochód? Ty nie mogłeś powiedzieć, żebym się odwrócił? Ja widziałem, że ty byłeś plecami do niego? Patrz, zaś cię postrzelę w stopę za to. Przydałby mi się jakiś kolimator, Bieniu. Gdzie my to będziemy jechać? Pogorewka? Bo w sumie jest trader w Starym. I domyślam się, że oni pewnie albo z lotniska. Zależy też jaki trailer. Trader. Z Googlowa do Stary pewnie będą ten. Domyślam się, ewentualnie Kabanino. Trzeba będzie tam zaatakować. Trupie będziemy się chyba słyszeć. No tak mi się wydaje. Zresztą i tak mamy Tesla, to po cholerę gadasz tam. Tą broń boczną można słyszeć sporo. Z jakiś uzik? Wiesz co, to jest jakiś dziwny uzik, no. MP7A1P. Pistolet maszynowy, tak napisane. Ja mam Skorpiona. A Skorpion też jest spoko, ale jest bardzo tego, słaby. Tego co dostałem od ciebie. No wszystkie broni masz ode mnie? Spoko. Kurde, 500 metrów, Bieniu. Spoko, przynajmniej zawód będzie bezpieczny. No, nie jestem pewien. Ale może tak. Trzeba by było jakąś bazę zrobić. A, widziałeś jak te bazy wyglądają? To jest tragedia. Widziałem, no. Ale taką bazę, żeby wiesz, chociaż mieć tam parę rzeczy, to taki jeden maluteńki budyneczek, żeby tam domek od craftingu był, czy coś. Tak, gdzieś w lesie. No, i tyle. A nie taką fruwającą. Nie wiem, czemu ci ludzie to fruwają. Admin powinien chodzić i takie coś likwidować. No powinien, ale nie likwiduje. Bo może sam ma taką. Może. Patrz, drzwi otwarte są. Troszkę nie ma jak włazić do tego, do miasta. Aha, drzwi otwarte, Bieniu. Ktoś tu był, nie wiadomo czy jest. My teraz nie będziemy po sobie strzelać. No, przynajmniej wiemy gdzie jesteśmy, nie?
Pamiętaj, żeby papier toaletowy brać. Byśmy gówno znaleźli, nie? Trzeba papieru toaletowego więcej znaleźć, żeby zrobić te do leczenia. Ale patrz, słoneczniki. Widzę właśnie. Ale już tak jakieś zgniły. Wiesz co, on wygląda jak obgryzione, a nie zgniłe, Mondralo. Wyjedzone. Białe kwiatki jeszcze na nich są, więc dopiero świeże. Ty podobno jesteś z małego miasteczka. Takie rzeczy powinieneś wiedzieć chyba. Ja nie pamiętam, kiedy ja widziałem słonecznik. O, tu widzę bazę czyjąś. Jak moja mama posadzi, to będę widział. O, widzę kogoś, strzela do mnie. O, skąd? Skąd? A, naprzeciwko mnie. Ale jak popatrzysz na... Kurwa, kompas, którego nie mam? A, na którym jest kompas? Właśnie nie wiem, K? K. Na zachodzie? Ile stopni? Południowy zachód. Ile stopni? Centralnie południowy zachód. 220? Idzie do mnie. Wyjdź z budynku i czaj się z drugiej strony. Bo on tu... Zabity? Jeden był czy dwóch było? Dwóch. Okej. Okay. Idzie do drugiego. O, strzela. Nie żyje. Okej. Okay. Super. O! Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Do mnie strzela, będziesz miał go zbyt. Skąd? Tam gdzie? Tamten. Ci padli. Na ulicy kolejna grupa. Czekaj. O siedmiu. Kurwa, ile ich to jest? Siedmiu. Trzeba się cofnąć. Bieniu. O kurwa, raz dostałem. Uciekaj, Bieniu. Raz dostałem, what the fuck? Może mi się nie pokazywało, że dostałem. Oni z tej bazy są. Oh my god. Bieniu, bierz... Nie dam rady im uciec. Nie dasz rady uciec? Fuck. Mówiłem, że ja tam 7 naliczyłem. O masakra, ale żeśmy się wjebali w gówno. Bambi z bronią. Daleko jest? Oho. W tym budynku, przy którym ja jestem. W którym? Tym brązowym? Nie, biały z niebieskimi oknami, wchodził do niego tyłu. O, widzę. Żeś mnie zagadał. Na chwilę drzwi, to ci opisywałem budynek. O kurde, to nie jest tylko jeden, Bieniu, uwierz mi, nie jest jeden. Wiem. O, będzie fajnie w pogorewce, musimy wszyscy tłuc. Nie wiem, kto do kogo strzela, ale ktoś strzela. Ty gdzie on poszedł? Ja pierdzielę. Słabo mam broń. Oho, tu są... Ale teraz nie mam żadnej. W tej mieścinie są 3 baraki takie z bronią. Dowaliłem trochę tego typa, ale nie wiem, gdzie on jest. Uciekł mi, może za budynkiem. Słyszę cały? Ty? Tak. Zabiłeś go? Tak. Idę do ciebie, ale nie mam broni, nic. On miał. Tam gdzieś się skitraj w krzakach. Dobra, nie stał jest przy mnie, jest ten. Jest w pizdy. 3 gości, what the fuck, z bronią, co się dzieje? KSWK gości miał, skąd on to miał? Tego nie wiesz, następny może, albo jeszcze kolejny. Ten miał Vermina. A to moje ciało. Aha, no to bierz. Ten nawet nie wiem, co miał. Wow, premium jakiś. Aha. Co, kurde! Mówiłem, iść gdzieś w krzak się schowali. No musiałem pozbierać rzeczy, ja miałem 3 naboje plus jeszcze ten. O, zajebał cię, snajper? Tak. Nie, stał obok, praktycznie 10 metrów od nas. Tak? Kapo. Tak. Kapo się nazywał, kurwa. Ten, którego ja zabiłem wcześniej. Ja mam zieloną. Mamy spadochronu, fajnie.
Jakby co, jakby nas zastrzelili, to po prostu wyskakuj, to przynajmniej wiem, ciało wiem. Będzie. No, przynajmniej jak będzie. Wiesz, zawsze mogę wejść na ten, na kopilota, jak umrzesz, nie, szybko i kurwa, przyjąć 4 się odblokuje, prawie czego. No, to może trzeba powiedzieć, słuchaj, przez jakiś czas. Samo zablokowane. Odblokuj. Samo odblokowane, mówię. Dobra, dobra. Nic nie widzę. Ja też nie. Ktoś na tej wieży był, bo drzwi są otwarte. Na tej northeast. No, ona to się respi z tym? Z CP? Misją? Ta wieża? Tak, chyba tak. Wszystko się tu respi z CP. No to... Więc na 100% tam byli. To może... No to może ktoś nawet tam dalej siedzi, tylko obserwuje. No ogółem nie da się skapować z wieżyczki. Nie ma zasięgu. No to tak, ale może siedzieć i obserwować. Mówisz o tej w bazie. Oni nie mówią o tych na zewnątrz. Mówi o tych na zewnątrz z daleka. A. Zobacz, Łukasz, czy tam. Na wieży? Nic nie widzę, nie. Na samej górze drzwi są otwarte, na 100%. Może jak usłyszał helikopter, to spierdzielił do środka, był na samej górze. Albo wybiegł. Na tej drugiej po prawej... I to on strzelał. I 120 są drzwi zamknięte. 5 minut, git. 8 poskoczył. Dobra, znajdźcie strefę lądowego. Punkt jakiś, odbieram, już szukam. Przemieścimy się. Słyszę coś! A to ty biegasz, dobra. Za panika. Się Łukasz, możesz przesiadać między generkami? No tak, bo ja stoję w miejscu i nasłuchuję. To samo robię. Dobra. Mam 100 litrów paliwa, muszę zatankować. Dobra. Dobra, jest miejsce, no chyba spoko. Tak. Szukam. Jest miejsce. Już ten, zaznaczam. Tutaj jest. Pod nami. Centralnie. No, nie polecam. No właśnie. Masz. Na prawo masz, koło górki. Tu. Za drzewami wszystko tam jest. Za górką i Paweł, za drzewami. Koło górki, na prawo. Bieniu, gdzie ty jesteś? Czekaj, na tej wieży u góry? To nie jest daleko, to jest 400 metrów. No. Nie mówię o was. Lol, przejechał. Ja już... Ruszasz się teraz? Tak. Teraz ja się ruszę. Okej, wiem, dobra. Dobra, już znalazłem miejsce. 2 kilometry. Mam brodze. Ktoś strzela? Postrzał, no. Giem szóstka, wypadł. Kąt. Wyskakiwać. Giem nie mogę wyskoczyć, nie mogę wyskoczyć, nie. A, no bo ty jesteś na pozycji skrymu. Weź na koło pilota i wyskocz. Giem szóstka. Wow. Nie mogę wyskoczyć, no. Nie mogę wyskoczyć, kurwa, nie. Nawet na koło pilocie. Ej, wyskoczyłem, halo. I zostałem w heli. Nawet jak wyskoczyłem, to... No nie mogę w ogóle wyskoczyć. Dobra, mamy problem, skupcie się. Już. Kto strzela? Jeden strzał, nie? Do mnie gdzieś. Potencjalna pozycja. Skąd potencjalna pozycja nie wiem. To jest... Zaznaczyłem tam. Znaczy trochę dalej. Tam... Z lotniska. Albo z lotniska, albo z miasta. No. Albo miasto, ja, bo jestem prawą stroną do miasta i słyszę po prawej strzały. Miasto bardziej. AGM szóstka. Na hita, nie? Silnik cały. Kurwa. Pewno strzelał w silnik. Pewnie nie trafił w silnik, tylko w szybkę, ale chuj. Ale załapał się. Nie mam widoku. Ale było słychać, jak ci silnik padł. Jo. Tak chuj. Ja pierdolę, myślałem, że armia jakaś tu na nas spada. Spadochronami, a to wiatrak, kuźwa. Ktoś strzela? Prawy. Od miasta. Moją budkę. Do mnie, prosto do mnie jest. To nade mną wszystko strzela, kurwa. A może on się i na drugiej wieży? On jest bardziej na, już podaje 200 około kierunek. Czyli aha, tam tutaj, gdzie dobra. O, czekaj. Widzę. Dobra, mam. Widzę, gdzie. Zaznacz szybko na mapie. Kurwa, kładę się, czekaj. 220 kierunek jakby co? No otwórz mapę, kurwa. Tutaj bodajże? Zaznaczony. Ta, 220. Czekaj, upewnię się. Ta. Tam. Wysoko na tym wzgórzu?
Kolejny strzał we mnie. Było widać światło, jakby po każdym wystrzale widać światło, nie? Zaraz powinniśmy skończyć, powinna być zaraz ostatnia minuta kampowania. O, widziałem światło. GM6 mi tu dzierkuje, kurwa, ściana, nie? A, dobra, widzę. No, to u mnie też, on jest gdzieś pod 260, pod wieżą, 280, 280. Nie pod wieżą, daleka. Ale to nie tylko... Ja widzę, jak kule lecą. Tak, 280, na 100%. Widzę typa, no widzę typa. To od lotniska. Jak masz na czysto, to strzelaj. Bronimy się po prostu. Na 240 około też ktoś będzie. Tylko nie wiem, jak daleko chuj jest. 600 metrów. Dobra, będzie trzeba się wycofać wtedy w stronę Grishina, skoro są... O chuj. Wow. To ja. Ale skoro są tego, od lotniska, to musimy w stronę Grishina się wycofać. Widzę kolesia. Czyli tak kierunek z snajperom. Jest. Stówka. Toczy się. Tam, gdzie strzelam. Widzę kolesia tego z GM6, jakby co, mam na niego widok, ruszył się. Będzie do nas strzelać, jakby co, uwaga. Koleś z GM6 będzie do nas strzelać zaraz. Oni tam są, biegnie tam dwóch ich jest. No szybciej te 60 sekund. No, dobra, jest. Mi uciekł, zabiłeś go? Nie, biega tam dalej tam biega. Ja muszę zmienić pozycję. Koleś jest tam samochodem, jakby co, nie? Ten snajper z GM6. Averik, ja tam strzelam cały czas do niego. Mhm. Ogółem to nie mamy czasu, nie? Bo to zaraz będzie znikało tak po 5 minutach. Ile dostałeś kasy? Oba gdzieś znikł w krzakach. No co, wypad robimy? Jo, do Grishina, w stronę Grishina. Okej. Tylko nie wiem, czy wy zejdziecie z tych wieżyczek. Zejdziemy, nie trafi raczej. Wątpię, żeby mu się udało. Na hardcora, kurwa, holster weapon zapierdalam. Zabiłem. O, strzały do nas, Nero. Basy to są. Jasno się robi? Ja. No. Byle do kontenera. No jak będzie jasno, będzie można ściągnąć tego snajpera. Dobra, biegnę. Znajdę jakiś pojazd. Zabijam tego jednego typa, wiecie, nie? No tak, GZ. 500 metrów w tamtą stronę jest z GM6, ten koleś, nie uważaj. Weź się trochę schowaj w bok gdzieś. Już mnie przeszkadza ten typ. Weź, odejdź. Kurwa, mgła jest za gęsta chyba. To szybko wschód jest, gordy. Bardzo szybko to jest. A, nie widzę go. Bo już mi słońce po plecach świeci. What the fuck. Może dlatego, że jestem na... Jest, bagi tam stoi, ale... No właśnie, to jest tego snajpera. To jest tego GM6, ta. Ta, ja zabiłem tego. Bo widziałem, jak on tam stał. Zabijesz go? Tak. W samochodzie był akurat. A, no to... No to jest... No to git. No to... biegniemy. Mike, znowu synąłeś przez chwilę. Panie, mam krew Jezusa w sobie. Hunter jedzie w waszą stronę. Od ciebie tam? Mhm. Dobra. Ja, bo musimy się jakoś wycofać teraz. No, czwórkę i zapierdalam za miasto. Czym jedziesz, Shayat? I gdzie jest Luke? Nie jadę. Ja się zaspiłem w starym badziewie, bo próbuję nadzieję, że... Ja w Brezie nie. Szukam jakiegoś pojazdu i będę na ten... O, chyba widzę jakiegoś gaziaka. Heli? Chcę po heli jechać, no. Heli słychać. No, stów? Pieni, jestem za tobą, jak coś. No, super. Pokard. Jakie przejść siłych specjalnych, kurwa, Navy, kurwa, nie? Navy, kurwa. Osama Bin Laden, kurwa. Navy, gdzie to kurwa? Navy to by musieli z tych hummingbirdów wyskakiwać na linię. A, no, to by było, no. Navy to musi mieć wodę, mądrano. A nie musi mieć, niekoniecznie tam. Nie, mogę się zapierdalać w płetwach po trawie. Ty przeważnie latasz helikopterem w płetwach, nie?
Na wszelki wypadek, jakbyś był nad wodą, nie? Tak. Dlatego tyle, że się rozjebali, Helwiak. O ja, znam to miejscówkę, to miasteczko, ja pierdolę. Kiedyś z tym mieliśmy wojnę niezłą, nie? Jesteśmy na odkrytym terenie, to lipa jest taka. Grysino, a. A pamiętam, na dachu też ten, z helikopterami sobie parkowaliśmy, też tam była akcja. Na prawo jakaś baza jest. Baza. Dobra, ja tym gazakiem muszę po ulicy jechać, bo to inaczej nie pojedzie. Gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Ile miejsc masz, Paweł? 4, no kurde, w gaziaku nie ma więcej miejsca. Ja po prostu jesteśmy tu. Wyślij, Norman, Norman, wyślij mi w międzyczasie 25 tysięcy. Gdzie my biegniemy teraz? Jak pobiegniemy tą dróżką, może znaleźć jakiś pojazd, nie? W tej polanie. Coś może być jakiś pojazd. Jesteśmy na bardzo odkrytym terenie. No, czy nikogo nie ma? Póki nie dostaniesz headshota. No tak, no. Dzięki.